Jeżeli chodzi o kolano biegacza, możemy wyróżnić trzy różne okolice w stawie kolanowym, z których może pojawić się ból. Jest to staw rzepkowo-udowy, czyli cały aparat wyprostny i chrząstka w zakresie stawu rzepkowo-udowego, łąkotki oraz ścięgna i więzadła. Jeżeli chodzi o dolegliwości związane z stawu rzepkowo-udowego i aparatu wyprostnego, związane są one najczęściej z zbyt dużym obciążeniem, zbyt zwiększonym intensywnością treningów, zmianą treningów, dużą ilością biegów w górzystym terenie. Najczęściej objawami są ból z przedniego przedziału, uczucie rozpierania, uczucie dyskomfortu, opaski na kolanie, różnie to nasi pacjenci relacjonują. Może się pojawić również obrzęk. Jeżeli chodzi o postępowanie, to wskazane jest odciążenie, okłady z lodu, modyfikacja treningu, czasami praca z trenerem czy z fizjoterapeutą. Czasami w długotrwałych dolegliwościach stosujemy kwasy hialuronowe, leki przeciwzapalne. Drugim obszarem są łąkotki. Do uszkodzenia tych struktur i dolegliwości bólowych najczęściej dochodzi albo w urazach, czyli w nagłych sytuacjach, kiedy stopa jest ustabilizowana na podłożu, zmieniamy nagle kierunek biegu, kolano jest zgięte, może dojść do uszkodzenia. Wtedy najczęściej dolegliwości bólowe mają ostry początek, nagły. Dolegliwości są najczęściej od strony wewnętrznej, ze strony łąkotki przyśrodkowej, mogą być ze strony łąkotki bocznej. Są to objawy typu duży ból, ograniczenie ruchomości, przeskakiwanie czy czasami blok kolana. Najczęściej tego typu uszkodzenia wymagają interwencji lekarza, specjalisty ortopedy, wymagają diagnostyki, USG, rezonans i leczenia operacyjnego. Trzecim obszarem, z którego są dolegliwości bólowe, to są ścięgna i więzadła i ich przyczepy. Najczęściej spowodowane jest to niewłaściwym treningiem, brakiem rozciągania, brakiem regeneracji, czasami modyfikacji treningu. Objawami są ból, obrzęk, często narastający czy nasilający się podczas aktywności. Tutaj, jeżeli chodzi o leczenie, to w pierwszej kolejności odciążenie, okłady z lodu, modyfikacja treningu, zmiana form aktywności, ćwiczenia w odciążeniu, rower, basen. Czasami potrzebne jest wsparcie fizjoterapeuty bądź lekarza, specjalisty ortopedy. Czasami w przewlekłych zespołach bólowych stosowane jest PRP i kwasy hialuronowe.